podatny nie byłyby jakby obciążone tą opłatą, tylko skarb państwa, prawda? I Rada stwierdziła, że nie, stosujemy stawkę zero, więc tutaj też zastosujemy zero. Tutaj tyczy się to głównie naszych mieszkańców. Ja nie wiem, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Uważam, że to w tym momencie od sprzedaży tej grupy zostałby wprowadzony dodatkowy podatek, a z drugiej strony może być to hamulec do rozwoju tego terenu. Te działki tak są tam. Ktoś, kto zna śniadówkę, to wie, są piachy, nic więcej, tam budownictwo idealne miejsce. Ale to może zatrzymać. Oczywiście dotychczas była ta stosowana stawka zero, ale od kilku lat się zmieniło i dzisiaj ani wojewoda, ani wojewódzkie sądy administracyjne nie tolerują stawki zero i dlatego też już w żadnych uchwałach nie pojawia się, które są podejmowane w ostatnich miesiącach i które będą podejmowane na przyszłość stawki zero. Co do tej stawki 20%, to jest to stawka pośrodku, ponieważ zgodnie z tą ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym w chwili obecnej ta stawka może wynosić do 30%. Od ilu? Do 30%. Od ilu? Jest napisane do 30%, a nie od ilu. Czyli od zero też. Przy ewentualnym przegłosowaniu stawki zero ta stawka zostanie przez pana wojewodę uchylona, ta uchwała. Natomiast co do określenia tej wysokości tej stawki, to stało się rzeczą normalną, bo do tej pory ani ta tak zwana, bo to się nazywa tak zwana renta planistyczna, ani te opłaty aliacerskie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przy podziale nieruchomości albo budowie infrastruktury do tej pory żadne rady albo wyjątkowo podejmowały uchwałę określającą tę stawkę. W chwili obecnej jest to czynnik, który pojawia się w każdej już uchwale, zarówno te opłaty aliacerskie, a w naszym przypadku ta renta planistyczna. I nie jest to, panie Andrzeju, coś wyjątkowego, to wręcz jest rzeczą konieczną, abyście państwo podejmowali uchwałę. Ja myślę, że te 5% to jest bardzo zaniżona ta stawka, ponieważ średnio z tego, co ja się spotykam, to się od 15% wzwyż zaczyna, nawet 30, czyli maksymalna jest ta stawka, ponieważ, szanowni państwo, uchwalając ten plan, można by powiedzieć, że z dnia na dzień wzrasta wartość nieruchomości poszczególnym właścicielom. To jest jak gdyby taki bonus, który właściciele otrzymują. I teraz tak, nie jest to chyba rzeczą dziwną, że państwo określają, żeby ten właściciel, któremu wzrosła wartość tego gruntu, podzielił się z gminą, ustawodawca określił to na poziomie do 30%. To jeżeli państwo ustalą te 30%, to i tak właścicielowi zostanie te 70% i to jest jego, i tak uważam, maksymalny bonus. Przecież państwo mają zadania do realizacji, zadania własne. Drogi, chodniki, o których pan Andrzej mówił, szkołę, oświaty, skądś te pieniądze musicie przecież brać. Ograniczając to do minimum, tą dostawkę, to z jednej strony w pewien sposób nie ma się co oszukiwać, zbogacą się dotychczasowe właściciele, ale z drugiej strony państwo pozbędą się dochodu, a mając ten dochód, będą mogli państwo realizować te zadania. I ja uważam, że bazowanie na, nie wiem, przy stawce 1-2%, jeżeli już będziecie państwo to rozpatrywać, no jest, jak sobie powiedzą, ja nie jestem od tego, żeby się wypowiadać o starą dostawkę, ale patrząc na inne gminy, to jest stawka niska. Ona się zaczyna od 15%. I tak naprawdę, panie Andrzeju, ta stawka 20%, która to została zaproponowana, no nie jest czymś nadzwyczajnym. To może być nadzwyczajnie tylko to, że i dziwne, że do tej pory rady nie podejmowały uchwał określającą wysokość tej stawki, ponieważ przerzucano ciężar budowy infrastruktury, uzbrajania terenów na gminy. A skąd ta gmina może brać pieniądze, jeżeli pozbawiała się dochodu, jakim była w tym wypadku renta planistyczna, czy też opłata diecezka. Co więcej, szanowni państwo, ostatnio bardzo często w samorządach pojawiły się kontrole Najwyższej Izby Kontroli, które zarzucały burmistrzom, wójtom. Mam nawet 2 czy 3 przypadki takie, gdzie zostali wójtowie skierowani na dyscyplinę, ponieważ poprzez brak podejmowania tego rodzaju uchwał, w którym były ujęte te stawki, ograniczały dochody, które były niezgodnie z prawem. I dlatego, panie Andrzeju, ta argumentacja co do tej stawki zero, no to nie damy rady. U pana wojewody to zostanie uchylone. Źle można. Znaczy, panie mecenasie, przepraszam bardzo, z całym szacunkiem, bardzo pana cenię pana argumentację, ale pozwoli pan, że się nie zgodzę. To znaczy tak, nie wiem, co to jest za ciało rada gminy. Jeżeli mamy do 30%, czyli jest jakaś początkowa wartość mniej znana w domyśle, niech to będzie jedno.
Nie 0, niech to będzie 1. Nie rozumiem tego. Kiedyś pamiętam, że uścisły zapis od 0 do 30%. Nie rozumiem, że pan wojewoda może uchylić, bo co, bo rada gminy ustali sobie tak. Przecież to jest rząd jakby tej naszej społeczności. Jeżeli uchwala, to przyjmuje i pan wojewoda może powiedzieć, no słuchajcie, nie dbać o swoje finanse. Może tak powiedzieć, ale nie powinien uchylić. To jest pierwsza sprawa. A nie zgodzę się jeszcze z argumentacją pana, że przez działania rady gminy wójt może starać się na jakiś tam przedtem się tłumaczyć albo przez dyscyplinę finansów publicznych. Co ma kiedy, przepraszam, do wiatraka? Wójt powie, że ma kiepską radę, która przyjęła takie rozwiązanie, a wójt tutaj wcześniej będzie odpowiadał za działania rady. Jak my nie odpowiadamy za działania rady, bo znaczy wójta, tak samo i wójt nie realizuje to, co przejmiemy. Jeżeli przyjmiemy 2%, 5 czy 15 czy 30, wójt to będzie realizował. I tutaj ja tego nie rozumiem, czy, co ma dyscyplina finansów publicznych. Ja chcę powiedzieć jedno. Jeżeli się dobrze rozumieliśmy i ktoś słuchał tego, co powiedziałem, są dwa zamiary. Pierwszy, zawyżujemy 20%. Przez 5 lat nie ma żadnych ruchów, gruntów, bo ludzie nie chcą odprowadzić tych podatków. Taka pewność. Może ja mówię teoretycznie, przepraszam. Albo proszę to starać się zrozumieć, a nie dyskutować. Ja mówię, jaka jest ewentualność? Bo nie wierzę w to, że będzie błyskawiczny ruch tutaj i każdy z chętnie. Słuchajcie, mniej więcej to wygląda tak. Jeżeli do tej pory każdy z tych hektarów w Śniadówku mógł być wyceniony na około, nie wiem, załóżmy 100 tysięcy złotych, jako grunt rolny, po zmianie może kosztować 700 tysięcy złotych. No załóżmy 70 zł za metr kwadratowy, to nie jest jakaś straszna różnica, 600 tysięcy, 20% do tego 120 tysięcy. Przekładając na malutkie działki, te wartości będą dużo mniejsze. Ale mówimy o skali pieniędzy. I teraz tak, jeżeli się sprzeda stamtąd, posłuchajcie, jeżeli się sprzeda stamtąd, hektar, grunt, czyli to jest mniej więcej około 10 działek, prawda? Drogami i tak dalej. Sprzeda się 2 hektary, to dochód do gminy może być spodziewany około 240 tysięcy złotych. Co za to takiego wspaniałego dla wsi Śniadówko się zrobi? Asfalty położy? No dla tych 10 działek można zrobić drogę. Dla tych 10. To nie 10, bo mówimy o całej społeczności, która się tworzy. Ale prosimy na razie nie przykład, panie prezesu, za chwilę skończę, będzie można mówić do mnie. I chodzi mi o taką rzecz, że w tym czasie może powstać tam kilkanaście domów, ludzie to zasilą, też będą płacili podatki. Ja tak to wstrzymam. Ja nie twierdzę, że moje rozwiązanie jest złe. Ja mówię, że jest to jedno z rozwiązań. I moja propozycja jest taka, że ze względu na to, że tu się jest precedensowy zapis, do tej pory takowych nie było, moja propozycja jest taka, żeby wprowadzić 5-procentowy tytułem, jak to będzie szło. Jest to w skali gminy niewielki fragment. Za chwilę będziemy prawdopodobnie przyjmowali plany Czarnowa, Orzechowa. Wtedy sołtysi będą szczęśliwi. Sami zaproponują podejrzewam 30%, żeby był dochód do gminy. I się zgodzimy, tak oczywiście. Więc moja propozycja jest 5%, to zasadnimy. Nie, trudno. Dziękuję bardzo. Jeżeli jest tak, to pana radnego Bodnarka. Kto z państwa jest za? A proszę, najpierw idźmy do przodu przegłosowania. Muszę jeszcze z paru osobami porozmawiać. Proszę, tak, do tego co było. A chciałem jeszcze wnieść słowo do tej dyskusji. Nie byłem na ostatnich komisjach ze swojej gminy. Powiem tak, proszę państwa. Bulwersowała mnie panie mecenasie jedna rzecz tylko. Oni mają, oni dadzą. Czasy komunizmu już się skończyły. To, że oni będą mieli pieniądze, duże pieniądze i oni mają odnieść je do gminy, całkowicie się z tym nie godzę. Powiem jako radny tak. Tylko ludzie